A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku! Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj ze mną jest... Simon, dzień dobry! I dzisiaj będziemy robić wyzwania i Simon będzie dawał mi wyzwania i będzie mówił, ile robuxów mogę stracić, jeżeli tego zadania nie wykonam. I będziemy robili różne... Będę ja bardziej robił różne wyzwania, Simon będzie patrzył i mi zaliczał lub nie zaliczał i zabierał mi robuxy. No dobra, Simon? Jakie ma... Dobra. A, w sumie nie, dobra, nie, drodzy widzowie. Napiszcie teraz w ogóle, czy chcecie taką serię wyzwań, że będę robił jakieś wyzwania, które będzie mi zadawał na przykład jakiś youtuber jak Simon, nie wiem, może jeszcze kogoś innego zaproszę, jeżeli będziecie chcieli. Nie, może Simon będzie cały czas, zobaczymy. Serię wyzwane, będziemy robili różne wyzwania, nie tylko na jailbreaku. I pamiętajcie, stawcie tu łapeczkę, subskrypcję, dzwoneczka i napiszcie komentarz wyzwania. Zobaczymy, czy umiecie zaspamować komentarze i napisać wyzwania. Nie każdy napisze wyzwania, to tam przypnę serduszko. Dobra, Simon, jakie jest pierwsze wyzwanie, które chcesz dać? Pierwsze wyzwanie, chodź tutaj, musisz wziąć tego glidera, co tu jest. Dobra. I dolecieć na tą restaurację z pączkami, na tego pączka z największego budynku na jailbreaku. Okej, a nawet widać go tam, to jest ten niebieski, tak? Tak, dokładnie tamten, masz sam sobie stanąć, przylecieć tutaj, jeśli to ci się nie uda, tracisz 100 robuxów, a ja zyskuję 100 robuxów od ciebie, więc życzę ci powodzenia. Kurczę, 100 robuxów za to jest, dobra, masz helikopter, żeby obserwować mnie? Tak, mam, mogę cię, obserwować, okej. Okay. Dobra, powiem ci tak, 100 robuxów to jest najmniej, ile masz dzisiaj stracić w tym odcinku. Co, dobra, to ja to muszę wykonać, kiedyś to robiłem, widzowie, pamiętacie, na lewej kiedyś to robiłem. Ale nie wiem, czy teraz to popsuli, czy nie, mam glidera. Więc to sprawdzamy, bo w ogóle, bo to było jeszcze w starym mieście, ja to robiłem, nie wiem jak to będzie w nowym. No nie wiem, Mandy, zobaczymy, to już jest wyzwanie, które ci dałem. Dobra, okej. Czy je wykonasz, czy nie, zależy tylko od ciebie. Dobra, nie, ja muszę to zrobić. Dolecieć, nie chcę stracić 100 robuxów. Przypominam, 100 robuxów to jest najmniej, ile możesz stracić, więc przyda się każdy robux, więc ja bym nie tracił tutaj. No zobaczymy, no w ogóle 100 robuxów stracić, no... Okej, ja widzę już to miejsce. Ciekawe, czy jak skoczę sobie jeszcze tu, to będę jeszcze wyżej. Nie, dobra. Jak coś, to jeszcze nie zacząłem. No dobra, nie zaliczymy ci tego. Bo chciałem zobaczyć, czy mogę wskoczyć wyżej, ale jednak nie da rady wskoczyć na ten czubek. No pewnie może jakoś da rada, ale to więcej będzie problemów, nic. Wiesz co, mogę cię podrzucić szybko. Nie, dobra, już jestem. Dobra. Okej, okay. jak nie dolecę, to 100 robuxów tracę. Dobra, 100 robuxów wylatuje z mojej kieszeni. Tam jest donut. Póki widać. Lecisz, Mandy, dasz radę. Do góry trochę, do góry. Nie wiem, dobra, starczy chyba trochę. Mandy, pod spacjem masz turbo, spacja turbo. Nie, właśnie, nie. Oj, Mandy. Nie, no proszę. Coś mi się wydaje, że za szybko tracisz prędkość chyba. No, pewnie trochę tak, no nie. No nie. Ja już to widzę. Nie, ja co też ty... już to widzę. Czyżby 100 robuxów na moje konto? Nie. Nie, dobra, prawie, blisko, nie. To jest jest, bardzo... Mandy, dzięki. Zawsze chciałem sobie kupić coś za 100 robuxów. Dzięki, Mandy. No kurczę, ale no dużo nie brakowało. Zobacz, ile przyleciałem do tych gliderzy. No i jeszcze ci brakowało troszkę, to prawda, ale na szczęście, nie wiem, za 100 robuxów wykorzystam je dobrze. No dobra, to dobra. 100 robuxów stracone. Dobra, mów teraz co kolejne. Słuchaj, wsiądź się do mnie, to ja ci już od razu podwiozę tam. Dobra. Naszym drugim wyzwaniem jest, żebyś przeszedł jubilera i nie zadał sobie żadnych obrażeń. I za to możesz stracić już 200 robuxów. 200 robuxów za takie coś? Tak, i przypominam, jest to mega trudne, bo wystarczy, że tylko jeden raz cię uderzy jakiś laser albo coś i od razu twoje zadanie jest anulowane. A ile muszę chociaż kasy zebrać? Jeszcze full, czy...? To już do wyboru, jak wolisz, do wyboru. Dobra, to jak żebyś... ci jedno coś uderzy, to masz, nie, mogę ci dać drugą szansę, jak będziesz chciał, ale to masz, no, że chwilowo jest zamknięty. Dobra, to jak chwilowo jest zamknięty, to robi małe cięcie i widzimy się, jak już będzie otwarty. Ale no nie, no, zobaczcie, w ogóle i tak na blasterów jest. Dobra, widzimy się, jak będzie otwarty. Okej, okay, jest ten, jubiler otwarty, to idę. Trzymaj kciuki, żeby mnie, znaczy, to pewnie działo, żeby stracić. Będę się oświetlał, Mandy. A nie oświetlaj mnie, jak oświetlaj mnie, to tracę prędkość. A, dobra, to leć z prędkością światła. Powiedz mi, ja zawał serca po prostu. Nie, na spokojnie, jak coś to zawał wiesz, serca. Mogę ci podarować jedno. Dobra. Nie wiem, ile mam zebrać, bo już 5000 max. No tak,
2,5, żeby wiesz, nie było, coś nie było tak długo tam. Dobra. Dobra, dobra, wezmę fulla, jejku, wyzwanie, lecimy na fulla. Czekam Mandy tutaj. Lecimy na fulla, jest to akurat łatwo, to lecę z 500 tysięcy. Dobra. Najgorsze jest to, że ja będę musiał jakoś spać jeszcze, dobra. Okej. Okay. Czy wyzwanie się uda? Okej. Okay. Gdzie ty Mandy jesteś? A tu jesteś dopiero. Dawaj, dawaj, uda ci się. Dobra, jest. Bez żadnych obrażeń na razie, to jest git. No nie. Najgorsze. No tutaj Mandy mogę ci podarować jedno obrażenie. No nie ma darowania, nie ma. Wyzwanie to wyzwanie. No dobra, chciałem być miły, ale skoro lecimy full tryhard, to... Full tryhard, to są wyzwanie. To są wyzwanie, jak to były tam kiedyś. A wiesz Mandy, że mogę strzelić rakietą w ciebie i dostaniesz nie obrażenie. Rób tego. Dobra. Powiem udało ci, że jest naprawdę super. Udało. Jeszcze muszę tylko oddać kasę. Mandy, skacz, po co spadochron otwierać? Skacz. Dobra, nie udało się, nie stracę. Ile to było? 200 robuxów? Tak, kurde. Dobra, jest. 200 robuxów zostaje w moim portfelu. Coś fajnego. O, uderzyłeś się, Mandy. Tak, uderzyłeś, ale nie stracę HP. Dobra, jest. 200 robuxów dla mnie. Ej, znaczy zostaje u mnie, nie dla mnie. No, ale jest git, naprawdę. Dobra, czyli nie straciłem już. Dobra, straciłem stówkę, 200 jest nadal do mnie. Dobra, czyli jest super. Czyli tylko stówka na razie. Okej, okay, czyli balans jest idealny. Gdzie jesteś, Simon? No, troszkę niezadowolony jestem z tego powodu. Dobra, wiesz co, bo ten, w ogóle widzowie, jeżeli to oglądacie, to piszcie własne wyzwania w komentarzu. Jakie wyzwania mam robić? To możliwe, że zrobimy serię, że będę was zapraszał. Jeżeli ktoś napisze fajne wyzwania, to zrobimy, że zaproszę widza do tej serii. I widz będzie mi dawał wyzwania w czasie odcinka. Jeżeli tak chcecie, to piszcie swoje wyzwania w komentarzu. Dobra, Simon, bo słyszałem, że teraz, żeby opuścić jailbreaka i iść na inną gierkę, co? Tak, dokładnie. Ostatnie zadanie, trzecie w tym odcinku. Powiedz na jakiej grze, ale nie mów na co? Mów na jakiej grze? Tower of Hell. Dobra, to lecimy na Tower of Hill. Okej, okay, no to jesteśmy na Tower of Hill i słucham twojego wyzwania. Na początku Mandy powiem ci tak, to jest zadanie, za które możesz stracić aż 400 robuxów, więc... Co? 400 robuxów? Tak, dlatego ja bym radził ci się tutaj skupić i będzie to polegać na to, że musisz przejść Tower of Hill tyłem. Całe? Nie, możesz wybrać sobie dany etap, który chcesz przejść, na przykład ostatni, ale im wyżej jest trudniejszy. No i oczywiście, nie wiem, ustalmy ci dwie próby, żeby to nie było aż tak trudne. Dwie próby masz na to, jeśli spadniesz, to niestety tracisz 400 robuxów, a ja zyskuję. Kurde, dobra, nie, to jest ciężkie. Kurcze, pieczone, dobra. W ogóle to jest, dobra, pierwszy będzie chyba najlepszy, bo widzę, że jest krótki w miarę. Dobra, ale dwie próby. Dobra, tu przodem i tu tyłem, czyli tak. Pomyśl Mandy o 400 robuxach. No widzę właśnie, dobra, tyłem. Dobra. No kurcze, pieczone. Dobra, no nie, to jest za trudne. Simon, czemu dajesz takie trudne wyzwanie, dobra. No miało być trudne. To proszę bardzo, 400 robuxów, masz jeszcze jedną próbę, Mandy. Dobra. Okej. Okay. Daj mi jeszcze jedno. Dobra, to jeszcze jedno. Nie, masz inny etap sobie wybierz. Może ten jest jakiś słaby po prostu. No bo ten tutaj... Nie, bo to jest no... Dobra, wybieram. Może kolejny wezmę. Dobra. Dobra, wezmę kolejny etap. Dobra. Ojej. Nieważne, dobra, przegrałem 400 robuxów. A tak szybko Mandy? Nie, to mogę ci dać ostatnią próbę, bo aż mi cię szkoda. Dobra, to jeszcze jedna próba. No dobra, Simon jest na tyle miły, że robi to. Nie, to nie była próba. Okej, dobra, no to nie, ja idę na następny stage, wiesz tam. Idę na następny stage, bo jednak następny stage mi się wydaje troszeczkę lepszy. Dobra. Nie wiem, w ogóle musimy znaleźć jakiś mega prosty stage. Wydaje mi się w miarę fajny, więc zobaczymy. Dobra, wiem co będę robił. Dobra, to jest moja taktyka. Dobra. Dobra. Dobra, jestem. Ważne, dobra. Nie wiem, prawie.
Chociaż trzy skoki tyłem wykonałem, to dalej się nie udało. Dobra, Simon, niestety. Ile skoro trzy skoki zrobiłeś, no to możemy ci zmniejszyć do 300 robotów ze 400. Nie, dobra. Niech już będzie, nie będę się pod... Miałem tracić, dobra, to 500 robuxów dla ciebie, tak? Nie, 400, z 400 spokojnie, Mandy. Ale no jeszcze za pierwsze zadanie, którego też nie pokazałem. Aha, i właśnie, dzięki, że wspomniałeś, Mandy, bo zapomniałem już. No dobra, trudno. Więc, drodzy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Piszcie swoje wyzwania. A, i w sumie mamy koszulki Alimonto, więc tam, nie wiem, tak. Od razu reklama dla Fireouty zrobimy. Więc możecie sobie bit na alimonto.pl dzisiaj w sumie, tak? Nawet będzie o 18. Tak, dzisiaj o 18. Od razu taka mała reklama dla Fireouta. Jak użycie Fireouta, to... Zrespił we mnie, nie mogę ruszyć się. O nie! Simon jest więziony, ha, jesteś zamrożony. Nigdy ci nie oddam tych robuxów, uciekam. Nie! Ha, na razie! Mandy!